Cześć, z tej strony Karol Bocian. Dzisiaj szybka porada, jak w Babu zrobić proste obliczenia matematyczne, jak coś dodać do siebie, podzielić, odjąć, robić po prostu proste kalkulacje. Robimy sobie do tego nową stronę, nazwiemy ją test. I tutaj policzymy wszystko od razu w naszym tekście, bo nie trzeba nic robić więcej. Można zrobić to właśnie w taki prosty sposób. Dodamy sobie dwa inputy dla dwóch liczb, abyśmy coś mogli policzyć ze sobą. Wybierzemy sobie tutaj typ integer i zduplikuję sobie ten element, więc mam dwa integery. Jak zrobię preview, będę mógł sobie wpisać tutaj pierwszy element, drugi element, później wykorzystać w obliczeniach, więc wypiszmy go sobie od razu też tutaj. A równa się insert text i weźmiemy wartość z A i tak samo zrobimy z B. Więc znowu duplikuję sobie ten tekst, wpisuję tutaj niżej, żeby nikogo nie oszukać. B. Tutaj weźmiemy input z B. Preview. Zobaczmy, jak to wygląda. 11, 22. Wyświetla się ładnie. No i teraz przejdziemy do sedna. Zrobimy jakieś proste obliczenia. Więc dodamy sobie kilka tekstów. Zrobimy sobie A plus B równa się. I żeby coś takiego prostego policzyć, wystarczy sobie dodać te wartości input value, input a value i wybrać sobie po prostu plus input b value. Tym sposobem prostym, bardzo szybko możemy obliczyć sobie jakieś dwie wartości, zsumować. I tak samo można zrobić ze wszystkim innym, właśnie z mnożeniem, dodawaniem, dzieleniem. Więc zduplikuję sobie te elementy, zrobimy te cztery proste działania też tutaj. Wyświetlimy wszystko, a odjąć b. Wtedy zmieniamy sobie ten plusik na minus. Z mnożeniem zrobimy podobnie, czyli tutaj mnożenie i ten plusik zamienimy na mnożenie i dzielenie, więc a podzielić na b. I tutaj zrobimy sobie dzielenie, preview. I wpiszmy sobie jakieś dane, na przykład 20. 5, 20 dodać 5, 25, 20 odjąć 5, 15, 20 razy 5, 100, 20 podzielić na 5, 4. Więc super, wszystko działa pięknie, bardzo proste obliczenia, da się zrobić w Babu bardzo prosto. Niestety, już tak prosto nie jest przy trudniejszych obliczeniach w Babu. Weźmy taki trudniejszy przykład, weźmy sobie mnożenie, policzymy sobie coś takiego. Będziemy mieli A dodać B razy na przykład 3. Więc na przykład dla 10 plus 5 razy 3 powinno nam wyjść i najpierw powinniśmy mieć 5 razy 3, czyli 15, 25. A zobaczymy, jak Babu to policzy. Więc zróbmy sobie taki test. Dodajmy sobie jeszcze jeden tekst i zróbmy te obliczenia właśnie. Czyli weźmiemy sobie input value a, dodać input b value i tutaj pomnożymy to sobie wszystko przez 3 razy 3. Zróbmy preview i zobaczymy, co nam Babo obliczy w tym przypadku. Wpisuję jako a 10, jako b 5 i wychodzi mi 45. A dlaczego tak jest? Bo Babo niestety nie liczy zgodnie z tym, jak uczyli nas w szkole, czyli z kolejnością działań. Mnożenie najpierw, a dopiero dodawanie. Tylko Babo liczy wszystko od lewej do prawej. Więc on zrobił 10, dodać 5, wyszło 15, pomnożył przez 3, wyszło 45. I niestety Babo właśnie tak liczy i trzeba o tym pamiętać, że takie proste obliczenia możemy zrobić w taki sposób. Ale już takie trudniejsze, gdzie jest ważna kolejność działań matematycznych, trzeba już to zrobić trochę inaczej. A jak? Już kiedyś pokazywałem w filmiku. W opisie będziesz miał link do tego filmiku, jak zrobić poprawnie w Babu obliczenia, które biorą pod uwagę kolejność działań matematycznych. To tyle na dzisiaj z mojej strony. Dziękuję za Twoją uwagę. Zapraszam do moich kolejnych materiałów. Cześć!